Cześć, witajcie w kolejnym odcinku na kanale Brodatego Geeka. Dzisiaj pokażę wam plac zabaw, jeden z ostatnich gratisów w serii LEGO City. Plac zabaw składa się z 51 elementów i był gratisem w styczniu do zakupu w LEGO Shopie i w LEGO Store za kwotę chyba 185 zł. Jak to wygląda? Pewnie już widzieliście na miniaturce, ale żeby nie było, pokażę, że prezentuje się to tak. Całkiem fajna sprawa z tego względu, że mamy tutaj dwie minifigurki dzieciaków. Każdy z nich jest wyposażony w plecak. Dodatkowo mają jakieś akcesoria, bo mamy tutaj deskorolkę, mamy jabłko, są jakieś kwiatki. Jest nawet rampa do tego, żeby na tej deskorolce jeździć, więc całkiem spoko. Tym bardziej, że można było kupić czy w LEGO Shopie, czy w LEGO Store dwa ekskluzywy, mianowicie ten park, gdzie tam oczywiście był piknik, była mama z tą taką, wiecie, gondolką, gdzie wiozła dziecko. No i mieliśmy też transporter do przewozu koni, więc w sumie kupując te dwa zestawy, o ile oba były dostępne w tym samym momencie, można było ten gratis zgarnąć. Ja go zgarnąłem przypadkiem z tego względu, że jak byłem w LEGO Store we Wrocławiu na zakupach, to okazało się, że jest gratis. Ja w ogóle o nim zapomniałem, no i wziąłem park, który był ostatni na półce, a potem się okazało, że stałem się posiadaczem niezwykłego rarytasu, bo ten park rzeczywiście cieszył się ogromnym zainteresowaniem i jego dostępność co chwilę była taka, że jak tylko się pojawiał, to znikał i potem się sprzedawał w dużo wyższych cenach. Ale jakby nie patrzeć, fajnie się złożyło, że trafił ten zestaw w moje ręce, to idziemy na stół i go wam pokażę. No to otwieramy, zaraz zobaczymy, jak to wszystko wygląda, ale już teraz można śmiało stwierdzić, że to jest naprawdę bardzo fajny gratis. Szczególnie, że był dodawany do zakupów za w miarę niewysoką kwotę i tak jak mówiłem wcześniej, wystarczyło kupić dwa ekskluzywy, których i tak nie znajdziecie nigdzie indziej. I tak czy siak zestaw wpadał w wasze ręce. Według mnie całkiem uczciwy deal. No ale dobra, zobaczmy, jak prezentuje się instrukcja. Zaraz też zrobimy speed build, no bo mamy tutaj te 40 parę elementów, więc będę to układał moment. I jak to się prezentuje? Jest tutaj ta rampa, jest też jakiś taki wodopój, mamy też ozdobną żabkę, kwiatki i tak dalej. No a dziewczynka jeszcze kręci się na karuzeli, bo tutaj mamy też taką karuzelę na popych. Ja pamiętam z dzieciństwa, że jak się czegoś takiego używało, to raczej po to, żeby złapać kolegę, zacząć tak kręcić, żeby on nie mógł zejść i potem, żeby mu się kręciło w głowie. Takie były zabawy wtedy. Dobra, no to ja to składam. Konstrukcja mała, ale na pewno urocza, no i myślę, że jako gratis też zdecydowanie na plus. Natomiast jest tutaj też kilka minusów. Pierwszym minusem jest to, że dwójka dzieciaków ma takie same nóżki. Przecież można było dać te nóżki w innych kolorach, no ale cóż, mamy takie, a nie inne spasowanie i tak to po prostu ktoś wymyślił. Druga rzecz to naprawdę dziwią mnie te plecaki, bo serio, dzieciaki chodzą do szkoły z karimatą, która jest przyczepiona do plecaka, no chyba, że mają jogę, to okej, ale no okej, jak dla fanów piratów spoko, jak chcecie sobie zrobić żołnierzy z takimi właśnie plecakami, w porządku, ale zdecydowanie według mnie są te odlewy plecaków bardziej takie przypasowane dla dzieciaków, które idą do szkoły. Plusem na pewno jest to, że ktoś pomyślał, że chłopczyk kiedy będzie jeździł na deskorolce, to potrzebny będzie mu kask. Szkoda, że wtedy te jego blond włoski tam nie będą spod kasku wystawały, ale zdecydowanie na plus i to jest istotne, bo też LEGO edukuje tak bardzo podświadomie, że ej, jeśli chcecie jeździć na deskorolce, na rowerze czy na czymkolwiek innym, załóżcie kask, bo możecie sobie coś zrobić. To może w ogóle przy okazji pokażę wam te figurki. Chłopczyk został wyposażony w taką koszulkę z bananem na torsiku, fajny nadruk. Dziewczynka z kolei ma torsik w jakieś słoneczniki, dodatkowo trzyma jabłko. Plusem jest też to, że dostaliśmy ładne fryzurki, bo dziewczynka ma takie kule zrobione z włosów, trochę nie wiem, na sarsę, no a chłopczyk ma włoski, które często się pojawiają, natomiast one często pojawiają się w kolorze brązowym, a tutaj mamy taki jasny blond, zdecydowanie na plus. Jeśli chodzi o karuzelę, no to możemy sobie tak nią pokręcić i tak jak mówiłem, dziewczynka wchodzi, ktoś kręci i ona potem schodzi, bo jest jej niedobrze, jeszcze jak zjadła jabłko, to uuu. A jeśli chodzi o rampę, to
Deskorolka tak nie do końca się na niej mieści, bo jest rampa no, szerokości mniejszej niż szerokość deskorolki. Ale okej, okay, umowna jest. Gdyby była po prostu zrobiona z trzech skosów, to wtedy ta szerokość byłaby w porządku. Mamy tutaj po prostu fragment takiego parku. Są kwiatuszki, jest żabka. Tutaj mamy właśnie to poidełko i też pojawia się jakaś latarnia. Więc cóż, no bardzo zestaw prosty, ale naprawdę uroczy i myślę, że dwójka dzieciaków, które będą fajnie pasowały do miasta Lego, jak najbardziej na plus. To jeszcze kilka słów podsumowania. Jeśli planowalibyście kupować ten polibak, no to po prostu nie przepłacajcie. Mimo wszystko są to zwykłe minifigurki, takie miejskie, ale jeśli udało wam się go dorwać jako gratis do zakupu w Lego Shopie czy w Lego Store, zdecydowanie warto go mieć w swojej kolekcji. Czy jest sens go otwierać? Wiecie co, no, myślę, że te zestawy z Lego City raczej takie polibagowe raczej nie robią w przyszłości wielkiego szału, więc jeśli was kusi, chcecie mieć dwójkę fajnych dzieciaków, bo na przykład chcecie je sobie dorzucić choćby do szkoły, w której będzie więcej dzieci niż ścian, haha, to jak najbardziej polecam, ale żeby go kupować oddzielnie i przepłacać, to chyba można odpuścić, bo te minifigurki mimo wszystko nie są jakieś fantastycznie unikatowe. Na dzisiaj to tyle, dzięki, cześć!